taka troszeczkę mieszanka, bo tam się znalazły elementy z Golfa dwójki i z trójki, i z Passata B3, i z Passata B4. Samochód został nazwany takim, jak to mówiono, Porsche dla ubogich. Ciekawostką jest rzeczywiście to, że na przykład ten samochód był wyposażony w spoiler, który wysuwał się przy prędkości 120 km na godzinę. Co ciekawe, że dopiero kilka miesięcy później tego typu rozwiązanie, podobne rozwiązanie, zastosowano na przykład w Porsche 911. Volkswagen ożywił jakiś czas temu Sirocco, może ożywi też Corrado. Spójrzcie na ten wóz, no chyba zgodzicie się, że zasługuje na to. Jedna rzecz mnie troszeczkę śmieszy w nazewnictwie Volkswagenów, szybkich Volkswagenów z tamtych lat, a mianowicie tych turbinami, czyli G60, było też Polo takie. To jest nazwa, która nawiązuje co prawda do rodzaju sprężarki zastosowanej, ale sugeruje, że ten samochód mógłby mieć 60 koni, także zamiast zachęcać, to chyba trochę zniechęcała niewtajemniczonych, to się po prostu powinno nazywać Corrado G160. Prace nad Corrado wystartowały w 1987 roku. Celem było stworzenie sportowego auta, które będzie tanie. Właśnie dlatego Corrado zbudowano na płycie podłogowej Passata B3, a przednią część nadwozia przejęto z Golfa i Jetty. Produkcja ruszyła w 1988 roku. Ostatnie Corrado zjechało z taśmy w 1995 roku. Łącznie powstało prawie 100 tysięcy egzemplarzy. Z Volkswagenem to jest tak, że jeżeli uda mu się zaprojektować ładne nadwozie, jak w przypadku Corrado, to niestety we wnętrzu panuje zgoła odmienna atmosfera. Bo spójrzmy, na zewnątrz sportowa fura wygląda prawie jak Porsche, w czerwonym kolorze prawie jak Ferrari, a wewnątrz, no, zwykły Passat B3. Corrado miało być kolejną generacją Sirocco, ale wyższa cena zdecydowała o wprowadzeniu nowej nazwy. Początkowo model miał nazywać się Typhoon, ale tę nazwę wcześniej zarejestrowało General Motors. Będę brał cię w aucie. To właśnie tak Corrado wygląda i tak bardzo chciałby kiedyś Volkswagen. Na szczęście ten samochód już się zestarzał i odszedł do lamusa. Mnie najbardziej podobał się w wersji, która ostatnio wypłynęła na rynku kolekcjonerskim, mianowicie Shooting Brake. Zrobili takie dwa. I takie kombi Corrado wygląda całkiem okej. Okay.